Polskiego Radia. Porwanie Sabinek. Podaje się do ogólnej wiadomości, że teatr nasz wystąpi w dniu dzisiejszym w sali przy hotelu paryskim z atrakcyjnym słuchowiskiem Piękna Helena. Wspaniała wystawa, znakomici artyści! Kasa sprzedaje ostatnie bilety. Początek o godzinie. Przyjechał teatr, to nie graj, a to ci będzie bal, a to ci będzie bal. Przyjechał teatr, tralala, najlepsza w świecie wersji teatr, gra. Weroniko, co to za śpiewy tany? Bynajmniej, panie profesorze, sprzątam i nucę sobie. Czy woźny przyniósł kajety? Tam leżą, panie profesorze, wypracowanie klasy 4B o wojnie punickiej. Kiedy była druga wojna punicka? 23 lata po pierwszej, czyli w roku 218 przed naszą erą, panie profesorze. Świetnie. A skąd to Weronika wie? No jakże, panie profesorze? Przecież już 14 lat jestem u państwa, więc się człowiek z tymi starogreckimi Rzymianami łotrza skąd? Wiem na ten przykład. Ale, profesorze, właśnie proszę tutaj te 500 korun, co to pan profesor prosił. O, dziękuję bardzo, kochanej Weronice. Tak się złożyło, że zabrakło mi i musiałem prosić o tę pożyczkę. Zwrócę zaraz... Kiedy? Jeszcze przed świętami. U pana profesora jak w banku. Przecie to moje odłożone, u państwa zarobione. Więc jaka dla mnie różnica, czy w kufrze leżą, czy u pana portfelu? Gdyby nie to, że pani wyjechała i większe wydatki, no to rozumiem, że... Ale dobrze, tak. Dobrze, w porządku. Banknocik tylko trochę u góry naddarty i w lewym rogu atramentem poplamiony. Nie szkodzi. Nic nie szkodzi. Jeszcze raz dziękuję. A to kto? Zaraz otworzę. Już otworzę. Kobietki, to życia kwiat. No nie śpiewaj, nie śpiewaj, Dzieci moje, coś się wam dzieje, dzieci. Tatusiu, on ciągle to śpiewa. Ja nie chcę, żeby on o kobietach. Niech tatuś powie swojemu zdjęciowi. Karolku, Madziu, uspokójcie się. Na litość Boga. Kochani teściu, proszę mnie ratować. Byłem w Wiedniu na Perikolino i utkwiła mi w głowie pewna piosenka z tej operetki. A Madzia... Dlaczego właśnie ci ta utkwiła? Dlaczego ci żadna inna nie utkwiła? No cóż, ja na to poradzę, wpadła mi w ucho. A dlaczego żadna inna nie wpadła ci w ucho? Bo łatwa, bo lekka, bo skoczna. Kobietki. Oj, ładnie to tak, dzieci. I tak rzadko osamotnianego ojca odwiedzacie. A jak już przyjdziecie, co za awanturą? Ależ ojcze, my w gruncie rzeczy bardzo się kochamy. O, szalenie, tatusiu, doprawdy szalenie. No ja nie chcę, żeby Karol śpiewał o innych kobietach. Zazdrość tej pierworodnej córki kochanego ojca doszła do tego, że nie wolno mi czytać wierszy pisanych żeńskimi rybami. Więc specjalnie dla niej wybrałem piosenkę z rybami męskimi. Kobiet. No już. Niech będzie spokój. Pocałujcie się na zgodę. A czy był list od mamy? Jak się Anulka miewa? List miałem przedwczoraj. Tam leży. Przeczytaj sobie. Więc krynica dobrze kochanej mamie służy. Mamie tak, ale mnie trochę gorzej. Karolku, wiesz, 2000 koron mnie to będzie kosztowało. Skąd skromny profesor gimnazjalny ma na to wziąć? Więc tymczasem wyjmowałem bez wiedzy mamy z kasy oszczędnościowej, z posagu Anunki, uważasz. No i centa nie został. Ale... Wyobraźcie sobie, że porządkując stare papiery, znalazłem... Co? Nigdy nie zgadniecie, co. No, co? Znalazłem
własną swoją sztukę, napisaną za czasów studenckich. Toś ty sztuki pisał, tatuńciu. Raz jeden się to zdarzyło. Dramat? Tragedia. O! Tragedia z czasów starożytnych Rzymian. No, słabiutkie, to naturalnie, naiwne, ale jest w tym ogień i młodość. Młodość, moje dzieci. Prawda, Weroniko? O tak, panie profesorze, ogień i młodość. Ignis lapis pulvis cinis. Trzeba wam wiedzieć, że czytałem poczciwej Weronice tę sztukę. Weronice? No, a komu? Samotny miałem czytać. Ach, jakież to piękne! A jakie smutne! Och, nie patrz tak na Weronikę. Ja na nią, Maniu, zmił się. Nie patrz się, bo ja wszystko widzę. Żeby tutaj mama, ma to by mnie zrozumiała. Powiedz, a ty powiedz, sama się w domu rozmówię. Wobec kobiet, wobec kobiet. Dzieci, jak można. Zaczekajcie, pocałujmy się, dzieci Ta info! Proszę pana. Toż ty posiadasz bajeczne warunki. Czekaj, nie ruszaj się, zastygnij w tej pozycji na jedną chwilę. No klasyczna Ofelia. Tutaj uważasz krzaczki, tu strumyk, z góry puszczany księżyc, to byłabyś cudowna. Księżyc, krzaczki? Dlaczego? To widzę wszystko od razu plastycznie, moja syreno. 12 lat temu w Rzeszowie grała Ofelię moja żona. Sala nabita, 88 koron w kasie. Szał! Kobieta 1,80 m, bary takie, czarna bruneta la cigan. I co myślisz? Puszczam księżyc, feria. Burmistrz płacze. Oto co może zrobić reżyseria. Czy pan profesor w domu? Zaraz poproszę. Chwileczka. Zdejmuję kapelusz i płaszcz, zostaję we fraku. Ofelio, idź do profesora i powiedz, że dyrektor teatru Leonard Strzyga Strzycki pragnie go widzieć. No prawie dyrektorem teatru. Jak widzisz, co? Efekcja nadzwyczajna. Już lecę. Jeszcze słówko. Najado. Powiedz, czy twoi państwo często chodzą do teatru? Żeby często, to nie powiem. 14 lat jak tu jestem, to jeszcze ani razu nie byli. A to czemuż? Pani nie pozwala. Mówi, że teatr to najgorsza rozpusta. Ha! Nie znam tej czcigodnej damy, ale z niewypowiedzianą rozkoszą przybędę kiedyś na uroczystości związane z oddaniem jej szczątków doczesnych matce ziemi. A teatr często bywa w tym mieście. Rzadko, raz, dwa razy do roku przyjeżdża. Teks. I pan profesor też nie interesuje się sztuką? Pan profesor to już więcej. Sam nawet jeden dramat napisał. To bajecznie, coś mi zaczyna świtać. Idź, Lilio, i powiedz, że tu jestem. O, właśnie pan profesor, jak na zawołanie jest. Pan do mnie? Z kim mam przyjemność? Strzycki jestem. Leonard Strzyga Strzycki i najpokorniejszy sługa czcigodnego pana, poczytujący sobie za najwyższy zaszczyt, że ściska tę szlachetną dłoń. Proszę, niech pan spocznie. Tak jest. Czym mogę panu służyć? O, służyć się? Skąd znowu? To ja raczej pragnąłbym gorąco z całego serca. O, tego serca służyć wszystkim, co tylko pan profesor rozkaże, bo w tej piersi mojej własnej... Słucham pana. Tak jest. Przyszedłem złożyć panu profesorowi coś w rodzaju najniższego szacunku. Rzekłbym hołdu. Bardzo, bardzo panu dyrektorowi dziękuję, ale my nigdy do teatru nie chodzimy. Śmiem najuniżeniej tuszyć, że tą razą zrobi pan profesor wyjątek. Nawet wspaniały język łaciński uznaje w najszacowniejszej gramatyce swej pewną ilość wyjątków. A czym jesteśmy ludzie wobec wiecznotrwałej, rzekłbym, śpiżowej konstrukcji tegoż języka? Pan dyrektor zna łacinę? Ach, jakżebym mógł inaczej. Tu, w sercu moim, o, w tym ją mam, hik, hek, hok. Co za dźwięk. Ave Cezar, aut nihil. Ależ nie, pan dyrektor pomieszał dwa zdania. Wiem, mężu dostojny, to ze wzruszenia. Morituri, że tak powiem... Cezar, Kleopatra i niech, co za ludzie. Grałem taki dramat. Gdzież to było? A, 8 lat temu w Samborze. 103 korony w kasie, sala nabita, szał. Burmistrz zemdlał ze wzruszenia.
ja Cezar, żona moja grała Kleopatrę. Puszczam. Pa, księżyc. Brawo przy otwartej kurtynie. To prawda. Jak tu stoję. Więc mam niepłonną nadzieję, że pan profesor jednak da się namówić. Gramy piękną Helenę z moją żoną w roli tytułowej. Cóż to jest ta piękna Helena? Ostatnia nowość mody stołecznej Paryża. Sami Rzymianie. Menelaj, Kalchas, bracia Siamscy, Ajaksi... Więc Grecy. Rzekłbym, powiedzmy. Ale zawsze starożytność. Ha, panie profesorze, jak ona śpiewa. Jest tu instrument? Szyba miłości nejm, gdy nie ma jej na ziemi. Zejść tu do limbo brem i miłość nejm. Paj, paj, pa, 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 pa. Kma, ja. Śpiewa, a z góry pa, księżyc. Poza tym mam pansamblu uroczego Parysa, młodzieniec z lepszej oraz wyższej rodziny, którą opuścił dla celów artystycznych i jeździ z nami jako pierwszy amant. Spojrzeć, książę. A 8 lat temu w stryju grałem sztukę wysokiego dygnitarza miejscowego urzędu telegraficznego. Miażdżący sukces. 5 wyprzedanych przedstawień. Ogólny zapyt. Afisze do dziś dnia wiszą na płotach. Autor zrobił oszalamiające pieniądze, a wkrótce potem przeniesiono go na wyższe stanowisko. Do Przemyśla. Doprawdy? Jakby to panu powiedzieć? Jeden z moich znajomych, nawet dobry znajomy. Rzekłbym przyjaciel. Właśnie, właśnie, przyjaciel. Także napisał sztukę, którą dał mi do przeczytania. Mam w szufladzie. To ciekawe, czcigodny mężu nauki. Połknął haczyk, stary idiota. O, proszę, proszę. Jest. Jest to tragedia starożymska. To słyszę, byłby to skarb dla mnie. Szukam właśnie sztuki z życia starożytnych Greko-Rzymian. Czy mógłbym tę sztukę zobaczyć? Kiedy? Doprawdy. Sam nie wiem. Na pewno dobra. Francuzi mówią les amis de nos amis. Czyli przyjaciele naszych przyjaciół piszą dobre sztuki. Poza tym... Rozumiem, dyskrecja. Rozumiem. A czy mogę przynajmniej wiedzieć, jaki jest tytuł tej tragedii? Porwanie Sabinek. Porwanie Sabinek. Kolosalny tytuł. Serio? O, jak to? Proszę posłuchać. Porwanie Sabinek. Już widzę afisz. Tu, w pierwszym wierszu, ogromnymi czcionkami. Porwanie, a tu pod spodem Sabinek. Widzę tłumy oblegające kasę. 20 przedstawień, wstrząsające pieniądze. Błagam pana, niech mi wolno będzie przeczytać egzemplarz. Jutro zwrócę. Nie mogę, nie mogę, nie mogę. Panie jutro. Nie mogę. Jutro. Nie mogę wydać jutro. Rękopisu z domu. W takim razie przeczytam na miejscu. Ale... Ach, ale dostojny mężu wiedzy. Starożytni Rzymianie nie znali słowa ale. Jak to? A set? To nic. Mogli znać, lecz nie używali. Jakżeś nie używali? Przecież Cyceron... No, no Cyceron, nie Cyceron, siądę jak Cyceron. W kąciku i w 30 minut przeczytam. Parę, panie no. Profesorze, jakiś pan do pana profesora. Kto? Pan Antoni Gromski z Tarnowa. Mówi, że stary przyjaciel pana profesora. Nie znam żadnego Antoniego Gromskiego. Nie ma mnie. Kiedy powiedziałam, że pan profesor jest? Więc proś. Pan dyrektor będzie łaskaw, może do tamtego pokoju. Proszę sobie wygodnie usiąść i czytać. Już natura, niech się pan profesor tak tutaj czuje, jakbym ja był we własnym domu. Pawełku, profesorku, ja zdrówko skarbię, a nie się ściskał. No. Jak to, nie poznajesz mnie? No, prawdę mówiąc, nie. No patrzcie, go Antosia nie poznał. Gromski, Sternowa, skład winy towarów kolonialnych, no oraz pokój do śniadań. No? Nie, nie pamiętam. No to zaraz sobie przypomnisz. Byłeś 2 lata temu w Wiedniu? Byłem. Przez 1 dzień. Siedziałeś wieczorem w 6. rzędzie u Ronachera? Ronacher, nie pamiętam. Aha, trasowana foka grała na flecie? Foka? Grała. A kto siedział obok? Z kim poszedłeś potem na jedno piwko? Z kim rozstałeś się o 6 rano po 6 butelkach Heurigera? Ze mną? Z Antosiem Gromskim? No? I zaprosiłeś mnie do siebie? Ja? Ciebie? Zaprosiłem? Tak, powiedziałeś, jak będziesz przyjeżdżał, to koniecznie wstąp, więc właśnie przyjeżdżam, wstąpiłem. A, tak, rzeczywiście, może. Bardzo przepraszam, ale w pierwszej chwili nie poznałem. Siadaj, Antoś. Wybacz, żony nie ma, pojechała z córką do Krynicy. Z Madzią? Nie, za Nulką. A, z młodszą, no. A Madzi przeszły już te migreny, co? Już. Wyszła za mąż i wszystko w porządku. Musiałem się wtedy na całego rozgadać. No i co, szczęśliwa? Bardzo. O psie krew, o cholera, szczęśliwa mówisz, to, a niech ją wszystkie pierdoli. Co to? Jak to? Antoś? A żeby ją podło skręciła. O, panie Gromski,
Co to za toni słowa? To jest moja córka. No dajże mi święty spokój z córką, ja nie o córce, ja o wątrobie. O, już zaczyna. A więc Maziunia mówi szczęśliwa, co? A żeby ją połamał. Wypiłem dwie wódki na dworcu i już czuję. O cholera. A za kogo wyszła? Co? A to co mnie to obchodzi? Żeby się diabli wzięli. No, i byłby już koniec. Może też inni ludzie mają szczęście do dzieci, a mój Emil... Może trochę wody. No oszalałeś, stary idioto. O jak gniecie wsiek. No więc Mazia, mówisz już nie ma tych bólów, co? No i za mąż wyszła, no. No, a Emil nie. Cały dzień na bilardzie, bibki, lumpki. Czekaj. Przechodzi. No, zaraz będzie dobrze. O, kolacyjki, dziewczynki, a? Taki to kwiatek ten mój Emil, no. I jakie 10 000 koron długów. Przeszło 10 000. Nie, pytam się, czy ból przeszedł. Panie profesorze. Co, panie dyrektorze? No, panie, fantastyczne. Pierwszy rok mam już za sobą. Wężowisko namiętności. A język, a... Jaki język mój? Daj do lusterko. No to ja, obłożony. Zawsze to samo. No i po co... I po co ja tę wódkę piłem? No, więc Pawełku. Zaraz. Język dobry, mówi pan. Nie obłożony. I myśli pan, że można będzie wystawić? Ależ to zbrodnia, że takie arcydzieło tyle lat leżało w pyle biurka. Jutro puszczam w próby. Próbujemy 4 dni, potem uroczysta premiera. Nie mogę, nie wiem. W każdym razie niech pan przeczyta następne akty. Mam wrażenie, że są jeszcze lepsze. Lepsze? Ach, nie bluźnij, mężu dostojny. Nie mogą być lepsze, gdyż pierwszy jest najlepszy na świecie. No połknął haczyk, stary idiota. Słucham cię, kochany przyjacielu. Przeszło? Bez śladu. Nie wiem, czy wspomniałem, że żona moja z domu jest Kowalska. Ciekawe. Prawda? Otóż 29 lat temu był nasz ślub. W niespełna rok potem, czy dasz wiarę, przychodzi na świat chłopak. Przepraszam, pan najpokorniejszy. Czy w mieście jest garnizon wojskowy? Po co? Bo w końcu drugiego aktu mamy uroczyste wejście kaplanów. Będę więc potrzebował od 8 do 12 rostych żołnierzy. Żołnierzy? Wierz mi, profesorze, najlepsi. Zrobię takiego marsza, że wszystko się będzie trzęsło. Już widzę, już słyszę, jak wkroczą. Księżycem to oświetlę. Stoi tu pułk dragonów. Bajecznie, dostaną po 20 talerzy za wieczór i po bilecie na galerię, więc i bratka mam zapewnione. Jak pan widzi, nie szczędzę kosztów, byle tylko widowisko wypadło najwspanialej. Pawełku. Zaraz, Antosiu. Dragoni, mówi pan. Dragoni, profesorze. Pawełku, czy nie masz czasem w domu kieliszka wódki? Wódki, Antosiu? Dragoni, panie dyrektorze? No, w samej rzeczy damy im po kieliszku wódki, to wypadnie dalej. Niestety nie mam wódki, nie mam, nie piję. A to wiesz co, skoczę na kieliszek i zaraz wrócę. No, ba, przecież mój pociąg za kwadrans odchodzi. A, na dworcu już się napiję. Słuchaj, za parę dni znowu będę tutaj, bo przyjeżdżam na targi. Wtedy ci wszystko opowiem. Co? A, tak, naturalnie, za parę dni na targi. No to ściskam się, Pawełku, daj buzi. I najgłębsze uszanowanie dla czcigodnej małżonki, a żeby ją polamało. Co? A wątrobę, na znowu zaczyna. A cóż to za cholera utrafiona. Do zobaczenia, pa. Odi mortales. Ubi nam gentium sumum. Kain urbe vivimus. Cyceron, panie profesorze, prawda? Prawda. Mężu antyczny. Tę rękę w ogień kladę, że niebywale. Niebywale wrażenie jest takie, że... No nie mam słów. Oto tutaj ta ręka. To prawda? Niech pan wierzy 15-20-letniemu doświadczeniu kaplana sztuki. A dodajmy efekty świetlne. I myśli pan... Że może być powodzenie? Trzęsienie ziemi. Kataklizm. W takim razie przyznam się panu, że to ja jestem autorem porwania Sabinek. A, nieładnie. Kłamczyszek z profesorunia. Niedobry. Gniewam się. No nie. Mówiąc prawdę, to od początku sobie tak myślałem. Ale winszuję. Gdyby pan wiedział, jaki mnie lęk ogarnia, gdy pomyślę, że... Głupstwo to trema. Szekspir i Dante także dygotali przed każdą swoją premierą. Ale nie byli profesorami gimnazjalnymi w prowincjonalnym mieście. Poza tym żona, dzieci. Sam nie wiem, przed kim czuję większy strach.
Przed kuratorem okręgu? Czy przed żoną? Ależ na afiszu nie będzie pańskiego nazwiska. Damy trzy gwiazdki. O, widzę je. Jedna, a druga, a trzecia. A którzy mogą nas zdradzić? Panie profesorze, objadę ze sztuką wszystkie większe miasta. Jasło, Wadowice, Mszana Dolna, Krościenko, Nowy Targ, Krynica. Krynica, broń Boże! Ręczę za dwa bite spektakle. Słowem, umawiamy się tak. Primo, absolutna dyskrecja. Ręka. Ta ręka, moja własna, o ta. Ręka. Obie, dyrektorskie. I to serce, też dyrektorskie. Więc? Ale cóż, zgoda. Kwot bonus faustum fortunatum quesit. Słucham, si... A tak, możliwe. Daję sztukę zaraz po pięknej Helenie, za 8 dni, 6 września. A to świetnie. Tak się składa, że w tym czasie jestem wolny. Bo to właśnie żona w Krynicy, więc będę mógł przychodzić na próby. A co do obsady, to jak? No, bajecznie. Król Titus Stacius, ja. Królowie to moja specjalność. Virginia, moja żona. Ach, to za talent. 1,80 m. Imponująca kobieta, prawda? Ramiona, uśmiech, oczy, wszystko potęga. A rozpiętość talentu niewiarygodna. Zmienia się w każdej roli jak kameleon. Krytyka zwie ją nawet damą kameleonową. Widzę już, widzę, jak w końcu drugiego aktu pada na kolana przed... Jak mu tamtemu rzymskiemu oficerkowi? Romulus. Właśnie, przed Womulusem. Zrywa ze siebie rzymski szlafrok i woła... Choć rozkazem zwycięzcy skruszona się poddam, życie możesz mi zabrać, lecz czci ci nie oddam. A z góry księżyc, pa! Sługa Laurensora. Straszne. Jeżeli Ernestyna dowie się, że jej mąż, ojciec dorosłych córek, profesor, że ja w teatrze zginę. Trzeba ją jakoś zatrzymać w tej Krynicy. A gdzie karty pocztowe? Panie profesorze, przepraszam. Co? Coś mi się widzi, że tę naszą sztukę będą na teatrze odgrywać. Będą, ale na wszelki wypadek piszę do pani. Tyfus brzuszny. Co? Nic, proszę mi nie przeszkadzać. Panie profesorze. Tę kartkę zaniesie Weronika zaraz na pocztę. A ja idę do hotelu paryskiego na jedną wódeczkę. Co? Pan profesor na wódeczkę? A co? Nie mogę? Nie wolno mi? 14 lat jak tu jestem, a nie widziałam, żeby pan profesor o tej porze... Muszę też zobaczyć tę salę teatralną. A ćwiczenia 4B? Co ćwiczenia? O, moja Weroniko. Niech mnie Weronika wyręczy i poprawi. Choćby te grubsze błędy. Najdroższa Ernestino. Siedzę samotnie przy biurku i poprawiam zeszyty klasy 4B. Witaj, mężu, witaj, Weroniko. Proszę pani, gdzie jest pan profesor? Właśnie wyszedł. Tatuś wyszedł? O tej porze? No. Proszę pani, gdzież on jest? Proszę pani. Tatuś, gdzie? Proszę pani. Powiedzże. Proszę pani. Jedzieć chcę. Weroniko. Nie wiem, gdzie. Weroniko. Proszę cię. Proszę pani, kto go wie? To bardzo źle. Żona stęskniona powraca i co? Witają pusty dom, straszny los takich żon. Przecież on, o mój Boże, o tej porze zawsze śpi. Chciałam więc pocałunkiem obudzić go i coś o mnie szeptać. Witaj, mężu, witaj, Weroniko. Proszę pani, gdzie jest pan profesor? Właśnie wyszedł. Tatoś wyszedł? O tej porze, no. 24 lata jestem po ślubie i nie było wypadku, aby w tych godzinach wychodził. Co to za karta? Pan profesor do pani dopiero co napisał, właśnie miałam iść na pocztę. Proszę mi to dać. A Weronika, masz do kuchni rozpakować kufry. O, di mortales, co to będzie? Co tatuś pisze? Najdroższa Ernestyno, siedzę samotnie przy biurku i poprawiam zeszyty klasy 4B.
Bije właśnie pół do dziewiątej. Przecież dopiero 7:45. Bardzo mi za wami tęskno, ale mimo to proszę, żebyście zostały w Krynicy jeszcze ze 2 tygodnie. Bo Weronika wyjechała. Biedny tatuś, co on wypisuje? Wyobraź sobie, że stara jej ciotka z Kocmyrzowa umarła na tyfus brzuszny. Weronika wraca za 8-10 dni, a wobec tego zostańcie w Krynicy. Oj. To okropne. Ewa, miłość nam, gniewaj na ziemi, zejdź tu za impu bram i miłość daj nam. Pawle, Pawle, co to wszystko znaczy? Twoją kartę do mnie już widziałam. No powiedz, po tylu latach takie spotkanie, żeś ty się poziewał. Dlaczego się nigdy nie odezwałeś do starego przyjaciela? No tak, a ty jesteś lepszy, co no? Ty także się nie odezwałeś. No skąd mogłem wiedzieć, gdzie się podziewasz? Ja jednak figuruję na liście doktorów wszechnauk lekarskich. No tak, tak, a ja w bieżącym okresie swojej biografii jestem aktorem. Emilku, ty na scenie? Wyobraź sobie, jestem w teatrze Leonarda Strzygi-Strzyckiego. Występuję pod pseudonimem Wypski. Ty, niegdyś studiozus przesławnej Akademii Krakowskiej, aktorem Wypskim? Jak tak. się to stało? No widzisz, no, przez szczęśliwe połączenie wrodzonego lenistwa z zamiłowaniem do kształtów ciała kobiecego. Słowem, Karolku, ty musisz mnie ratować. No zaraz ci opowiem całą tę historyjkę, a załączniki mam w tej teczce. Słuchaj, aktoreczka. Aha. Patrz, załącznik A. O, oto krajobraz ogólny z lotu ptaka. No przyjrzyj się tej fotografii. A. Oczy chabrowe, włosy ciemno-kasztanowe. Załącznik B. O, muszę ci przyznać. No tak, 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 czekaj. Załącznikiem C jest róża, którą od niej dostałem nazajutrz po pewnym pamiętnym wieczorze majowym. Widzisz, o te jasne plamki na płatkach, to moje łzy. Łzy szczęścia. Miłość. No tak, więcej zakochania. Załącznik D. Zmiłuj się. Pierścionek, który jej tegoż dnia posłałem. No to złudzenia przypomina złoto. Jak to? Odebrałeś jej ten prezent? Nie, sama odesłała. Nie lubiła złudzeń. No. I wreszcie ostatni załącznik E. Najcięższy i najdramatyczniejszy. Pakiet rachunków niezapłaconych. Ojciec napisał, że więcej grosza nie przyślę. No i więc z rozpaczy poszedłem na scenę. Aha. Ale mam już dość tej włóczęgi i chciałbym wrócić pod opiekuńcze skrzydła mojego papy, ale... To bardzo poczciwy człowiek oczywiście, jeżeli go nie boli wątroba. A to choruje na wątrobę? Troszeczkę i nie pilnuje się. Moje listy nie rozpieczętowane, a wierzyciele duszą. No, ty jeden możesz mnie uratować, bo stary pamięta cię z dawnych czasów jako najsolidniejszego, najbardziej cnotliwego z moich kolegów. Jeżeli więc do niego napiszę... Ale z całą gotowością poślę mu czuły list i wszystkie załączniki. Dziękuję ci. Dziękuję ci, kochany, drogi przyjacielu, dziękuję. Aha, jesteś świetnie, świetnie. Pozwól, Madziu, pan Emil Gromski, mój przyjaciel z czasów uniwersytetu. Pani? Bardzo się cieszę. Z czasów uniwersyteckich? To ciekawe. Mój Karolku, w lewej górnej szufladce sekretery leżą 3 torebki. W czarnej znajdziesz 4 klucze. Jedne z nich otworzysz prawą dolną szufladę komody i przyniesiesz mi różową chusteczkę, ale nie ze szlaczkiem, tylko gładką. Jak? No przecież powiedziałam ci, kochanie. Oj, już, Madziu, więc bądź zdrów, Emilu. Teczkę schowam, bądź spokojny. Dziękuję. Stąpisz jeszcze, prawda? Tak jest, kochany. Oj, jak to dobrze, że pan przyszedł. Niech pan jak najczęściej nas odwiedza. Karol tak lubi wspominać czasy studiów. Wesoło sobie żył. To był hulaka, prawda? Kto, Karol? No, Karol. Przecież o nim mówimy. I kobieciarz, prawda? Aha, udawał przednią birbanta, dobrze. Kto on? Oho, proszę pan. Ach, więc nie przesadził, jeżeli mi powiedział, że go w Krakowie nazywano Don Juanem spod Wawelu. No jak to, szalone powodzenie u kobiet. No takie tomy można było o jego przygodach napisać. Ale z wydaniem byłoby trudniej, bo cenzura obyczajowa nie puściłaby. A to figlarz.
No i co? No i co? No niech pan powie, jak to było? Ach, piekło rozpusty, dzikie wyuzdanie, postrach dziewic. Jakże się cieszę. Lubię, wie pan, takich demonicznych uwodzicieli. I dumna jestem właśnie, że mój Karol. No, do widzenia. Pan już musi iść, prawda? Co, ja? Ja muszę iść? A, tak, 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 muszę, oczywiście. Ale jeszcze dzisiaj wstąpię. Sługa pani. Tajemnicza kobieta. Nie ma żadnej różowej chusteczki, ani ze szlaczkiem, ani bez szlaczka. Są natomiast czarne pończochy, także bez szlaczka, więc na wszelki wypadek... Jesteś głupi! Co? Czy się nie domyśliłeś, że umyślnie wysłałam cię z pokoju, aby sam na sam pomówić z Gromskim? No i ładnych rzeczy się dowiedziałam o twojej przeszłości. No Maziu, znów ta absurdalna zazdrość. Precz po strachu dziewic. Takie tomy można pisać, ale skonfiskują za obrazem realności. Maziu, co ty wygadujesz? Co on się nam opowiadał? O, wszystko mi powiedział. Ale ja chcę wiedzieć więcej niż wszystko. W życiu tej niego. Powiedz, ujrzyj serca, będzie nam lżej, mniej w tobie. Kochałeś się. Kochałem się. Zdradzałeś mnie. Zdradzałem się. O wszystkich grzechach w tamtych dniach. Powiedz mi. Włóczyłem się. Włóczyłeś się. Przez całe noce, całe dnie. Zabiję się, otruję się. To były te kochanki twe. Trzy praczki, księżna, siedem dów, trybówka, potem księżna, znów adepka, fotografiki, właścicielka trafiki, uliczna sprzedawczyni róż. Już dosyć, nie chcę już. Ni pani, ani pani, będzie panny CDEF. Już więcej nie chcę, nie męcz mnie. Wariatka i garbuski dwie. Nie mogę, już poniosło mnie, już wszystko wyznać chcę. Karolku, błagam, litość mi. Grzesznemu sercu będzie lżej. Już dobrze jest, już wszystko wiem. Hrabina L, hrabina M, 20 mań, 30 z oświęcieńskich szkół i jeszcze ktoś. Ach, błagam, w imię dwojga dusz, no już, no nie. Już przestań, pocaluj mnie. Przysięgam, że to prawdy noże, gdyby nawet nie wiem co, to nigdy już nie będzie dąsów ani pusz. To nawet ma swój wdzięk i smak, dożłan i niebieski ptak. Tak. Więc sprawa jest raz na zawsze załatwiona. Czy tak, Wadziuniu? Tak, na pewno. No. Już nigdy w życiu słowa na ten temat nie powiem. No zrozum mnie, Karolku, przecież my się tak kochamy. Chodziło mi tylko o to, żeby nie żyć w niepewności. A teraz, kiedy już wszystko wiem, uspokoiłam się i jestem szczęśliwa. Zupełnie? Och, prawie. No bo widzisz, ja bym chciała jeszcze mieć dowody. Jak to dowody? No, żeby się zupełnie upewnić. Och, tak? Dobrze. Tu są dowody, w tej teczce. Miałem za czasów studenckich w Krakowie kochankę. Oto jej fotografia. Kochali. Szalałem, chabrowe oczy i ciemne kasztanowe włosy. Widzisz ten lok? Otrzymywałem od niej kwiaty. O, róża. Jakiś ty dobry. W zmysłowym upojeniu zbrodniczej miłości dałem jej złoty pierścionek. Potem go odebrane. A może jeszcze coś dalej się odebrałeś? Pokaż. Zasypywałem ją prezentami. Oto niezapłacone rachunki. A czy nie miała nikogo? Rodziców, rodzeństwa? Buja miała. No, pewnie chciał cię zastrzelić za hańbę swojej siostrzyni. Tak, powiedział, kaznie waga, krwi wymaga. Kula ścisnęła mi koło ucha i ten straszny wujek dotąd mnie prześladuje. Karolku, jak mi dobrze, jaka jestem szczęśliwa. Popatrz, Mamunciu, żywy obraz pod tytułem Szczęście w cichym zakątku w wykonaniu państwa doktorostwa justyńskiego. Angulko. Mama, ani słowa mamie. Ani słowa? Dzień dobry, mateczko. Co dobrego? Muszę z mateczką natychmiast pomówić na osobności. Dobrze. Kochanej mamie, jak widzę, Krinza świetnie posłużyła. A tobie, Anulko? Właśnie chciałam, żeby z nią pomówił. Dobrze. Zatrzymaj tu Karolka jak najdłużej. Dobrze. O jakiej to papudze mówiła naszej Weronice twoja pokojówka, Madziu? A, prawda, popuł.
sługa. Niech sobie mama wyobrazi, dostaliśmy od jednego z pacjentów, Karolka, papugę. No i nie wiem, co zrobić. Czy mama wie, co ona krzyczy na cały głos? Pocałuj mnie. Madziu, jak można? Muszę ją zobaczyć i usłyszeć. Chodź, Madziu. Boję się, aby Madzia nie wygadała przedteściowo. Może ją tu przeniosę. Nie, Karolku, pójdziemy z mamą do ogrodu. Klatka wisi w altanie. To i ja pójdę. Nie, zostań. Chciałabym z tobą pomóc. Ale zostań, Karolku. O Boże, zabrała tęteczkę Emila, ale wpadłem. No i co, szwagiereczko? Nic, szwagierku. Jak to było w klinicy? Rozmaicie. Chciałam ci właśnie powiedzieć, to jest... Chciałam poradzić się. Jesteś lekarzem. A co ci dolega, Anulko? Sama nie wiem. Różne mam, takie jakieś... No, zaraz zobaczymy, zmierzymy puls. A, tak. Słowem, brunet. Skąd wiesz? Praktyka, Anulko, doświadczenie, medycyna. Ile masz lat? Blisko 18. Gdzież on jest? Nie wiem, raz go tylko widziałam. Mieszkał naprzeciwko nas, golił się w oknie i śpiewał. Przystojny. Nie wiem, bo strasznie był namydlony, a nie mogłam czekać, aż się ogoli, bo już trzeba było na dworzec jechać. Wiem tylko, że miał cudowne oczy i bardzo piękny głos. Karolku, jaką on piosenkę śpiewał. Podejdź do fortepianu, to ci zanucę. Więc powiedz, Karolku, co się na to robi? Nie, no coś podobnego. Trzeba raz zrobić, koniec, to nieprzyzwoitą papugą. Przepraszam cię, Anulko. Przepraszam, chciałem tylko... pardon. Dlaczego? Właśnie, dlaczego, skąd, jakim sposobem? Czy pan mi się nie śni? Nie wiem, urocza panienko. Kto pan jest? Znaczy ja wiem, proszę pani. Nazywam się Emil Gromski, kolega uniwersytecki, doktora nauk lekarskich, Karola Justyńskiego. To mój szwagier. Więc jest pani córką profesora Pawła Owiczowicza? Tak. No to mi strasznie przyjemnie. Ja gram rolę Marka Flawiusza w sztuce ojca pani. Co? Tatuś napisał sztukę? A pan jest aktorem? Ach, pozwoli pani, że niezależnie od paszportu... Konrad Rybski, tenor liryczny. Wiem, że tenor. Ach, i bardzo liryczny. Ach. Czy pan często śpiewa przy goleniu? No tak, zawsze i najpiękniej. Był pan parę dni temu w Krynicy? Jeden dzień, przyjazdem. No właśnie. A jakie to dziwne. Jakie dziwne. Więc tatuś, mówi pan, napisał sztukę i co? Wystawia ją tutaj? Ach, pani litości, to miała być tajemnica. Och, obiecuję panu, że nie powiem. Zupełnie jak sen. I co pan wtedy śpiewał? Już nie pamiętam. Przypomnieć panu? Proszę bardzo. Zaczynało się to tak jakoś. Kocham, szlocham, o słodkie łzy. Kochaj, szlochaj, to pachną bzy. Senne wspomnienia, marzenia. I wspomnienia, i marzenia. Lipa, lipa, daj usta mi. Lipa, lipa, to pachnący. Cudne wspomnienia, marzenia. I wspomnienia, i marzenia. Oj, bum, cyk, cyk, bum, cyk, cyk, bum, cyk, cyk, cyk. Bum, cyk, cyk, bum, cyk, cyk, bum, cyk, cyk, cyk. Bum, cyk, cyk, bum, cyk, cyk, bum, cyk, cyk. Ach, bum, cyk, ach, bum, cyk, 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 bum. Profesor, profesor,
Wokulski, wypsio kochany, cóż pan tu robi? Ja, list do pana doktora. Szwagier jest zapewne w swoim gabinecie. A dziękuję pani. Panie profesorze, mam zaszczyt pożegnać. Tatusiu, to ty sztukę wystawiasz? A, już wygadali. No nie wypieraj się, tatusiu, wiesz, że zawsze trzymam twoją stronę. Anulko, litości dla starego ojca. Ani słówka mamie i nikomu. Dobrze, dobrze. I tak już od 3 dni dobrego słowa od niej nie usłyszałem. Bo też dziwny był ten nasz przyjazd i twoje zachowanie, tatusiu. Czy mama mówiła z tobą o tym? Ani słowa. Dziwna kobieta. Wiecie. Tatusiu. Byłem wczoraj przez chwilę na próbie. I co? Podobało ci się? No, czy ja wiem, córeczko? Nic nie widziałem i nic nie słyszałem ze wzruszenia. Ojej. Gdybyś ty wiedziała, co się ze mną w ogóle dzieje. Nie jem, nie śpię. Trzęsę się. Uspokój się, tatusiu, wszystko będzie dobrze. Tylko mi jeszcze powiedz, czy ten pan Wypski... To... Cii, mama. Właśnie, kochana Ernestynko... Co? Nie, nic. Wstąpiłem właśnie po was, żeby... Dziękuję. Anulko, Madzia cię prosi. Kiedy widzisz, no? Widzę, idź. Od immortali... Immortales. Pawle? Ciągle jeszcze czekam na pewne wyjaśnienia z twojej strony. Ależ, Ernestyno, przecież ja w każdej chwili gotów jestem... Kłamać, wiem. Przez tych kilka dni musiałeś sobie ładną historyjkę ułożyć, aby się usprawiedliwić. Ernestynko... Ale teraz chodzi mi o całkiem inną sprawę. Muszę mieć 500 koron i to zaraz. Daj mi więc książeczkę oszczędnościową. Muszę iść do kasy i podjąć. Książeczkę? Przecież to na wyprawę dla Anulki. Jakoś to w ciągu roku pokryjemy. Skocz do domu i przynieś książeczkę. Kiedy mogę ci dać gotówkę. To jeszcze lepiej. A skąd? No, renumeracja, wiesz, była i właśnie dzisiaj. O tak. Uważaj, bo banknot trochę u góry naddarty i w lewym rogu poplamiony atramentem. Nie szkodzi. Ostatnie 500 koron. U służącej pożyczone. Skąd ja teraz wezmę pieniądze? A, dzień dobry, kochany ojcze. O, dlaczego taki oklapnięty? Co się stało? Nadziu, masz tu 500 koron. Musisz przecież te jego grzeszne długi zapłacić i wszystko będzie w porządku. Dziękuję ci, najdrobniejszy. Kucu, kucu.